Siemanko, ja jestem Lucek, witam was, debeściaki. Zacznijmy dzisiaj przegląd trasy Oil Refinery. Pokażę wam, jak na tej trasie dobrze jechać. Pokażę wam sztuczki, kruczki, wallride'y i nie tylko. Chociaż wallride'ów nie bardzo opłaca się robić, wallride'y nie bardzo opłaca się robić, kiedy mamy słabe samochody z klasy C. Wolne przede wszystkim, no ale pokażę wam w razie, jakbyście kiedyś mieli problemy z tą trasą, a także później w następnym wyścigu pojedziemy sobie tą samą trasę, ale innym autem, czyli Mitsubishi Eclipse GST. Oil Refinery znajduje się tutaj w ciach, wybieramy multiplayer i zapraszam was na wyścig. Mój Plymouth ma wydłużony doskonały start. Wydłużony perfect start do 5 sekund. Ale słuchajcie, nikt nie użył tego perfect startu nawet. Nawet ten biedny Pontiac przede mną. Znaczy wcale nie taki biedny. Pontiac ma 220 km na godzinę prędkości maksymalnej bodajże. Mój Plymouth ma 240, chyba 9. km na godzinę prędkości maksymalnej. So well, pierwszym kruczkiem, wallride'em może być to, chociaż to nie zawsze się sprawdza, jak widzieliście. Mówiłem, wallride'y w ogóle się nie sprawdzają w wolnych samochodach, ale czasami można je stosować, jeśli mamy dość intensywną sytuację. W tym wyścigu ciężko mi stwierdzić, czy polecam, czy nie polecam. Możecie próbować, ale na własną odpowiedzialność. Tutaj jadę dosyć prosto, nie jadę tak jak wszyscy dookoła, dlatego że nie ma to sensu. Jak widzicie, rozwalanie tych ławek w ogóle nie zabiera mi prędkości, także mogę sobie przez nie spokojnie przejechać w linii prostej i coś mi to tam zawsze daje, może satysfakcję, może nie. Tu robię wallride'a w ten sposób. Ciach i maksymalnie w prawo. Odbijam się lekko i tracę mniej prędkości. Dla wprawionych graczy polecam także przejechać tutaj, ale to mówię, dla wprawionych graczy. Na kolejnym okrążeniu pokażę wam, jak przejechać normalnie. Doganiam, nie wiem czy doganiam Pontiaca. Prawdopodobnie Pontiac używa Nitra. Jak używać Nitra, w których momentach, pokażę wam za chwilkę w Mitsubishi Eclipse. Hamujemy już tutaj przed wyskokiem. To jest bardzo ważne, żeby wejść w ten zakręt perfekcyjnie, bo inaczej lipa. I jedziemy sobie spokojnie. Ja niektórych rzeczy wam tutaj nie tłumaczę, bo musicie też sami wywnioskować z tego filmiku, jak gram, żebyście mogli potem grać podobnie jak ja. Nie mówię, że to jest idealny przejazd, po prostu jest on dla mnie najlepszy. Teraz zamiast tego wallride'a pojadę sobie od razu tutaj i jest to lepsze rozwiązanie jednak. Ciach. Ciach. I w ten sposób sobie jeździmy. Robimy zawsze duże łuki, chociaż Plymouth bardzo fajnie skręca, więc aż takich długich łuków nie potrzeba robić, ale warto, bo się wtedy i tak mniej prędkości traci. Tutaj jadę sobie tak. Jeździmy powoli, to nie potrzeba aż tak się pocić, prawda? Samochód można łatwo opanować i w ogóle nie ma żadnego problemu. Gorzej jak w klasie S, musimy jeździć na naprawdę krętych trasach, krótkich, prostych i takich odcinkach naprawdę trudnych, to wtedy jest gorzej. O, i w ten sposób przejeżdżamy sobie normalnie, też dosyć szybko. Myślę, że tamtym skrótem, jeśli można to nazwać skrótem, bo to skrót często nie jest, bo możemy łatwo się tam zabić. Też na nim sporo nie zyskujemy, jak nie tracimy nawet. O, pyk, hamujemy tutaj. I dojechałem na drugim miejscu. Czas na Mitsubishi Eclipse. Teraz pokażę wam, gdzie najlepiej stosować power-upy, nitro i nie tylko. Ja mam jeszcze dodatkowe okrążenie. Lubię używać tego power-upa, ponieważ mam go ponad 3300.
I uwaga, tu jedziemy sobie spokojnie. Tak jak w poprzednim przejeździe, czyli bez power-upów. Możemy ewentualnie wspomóc się katapultą, ale w moim przypadku nie jest to konieczne. Tak. Tak. O! Coś mi zramował. Spokojnie, Lucyna. I uwaga, i tu używamy nitra. Ach, tylko nie lagi. No dobra, w każdym razie tu używamy nitra. Goście już w bardzo złym momencie. Zobaczcie, to jest idealny przykład tego, że nie powinno się używać nitra, gdy jedziemy już z pełną prędkością. Zobaczcie, to drugie nitro w ogóle było mu niepotrzebne. On się zaraz rozwali, bo ma moloka. On nie rozwalił się, jakiś dobry koleś jest. Tu ewentualnie możemy wspomóc się katapultą, co zaraz może zrobię. Alright. I katapulta, wspaniale, znowu lag. Ale katapulta, widzicie, pomaga nam łatwo wyprzedzić przeciwnika, który jeszcze pewnie nie może z jakichś przyczyn użyć nitra. I uwaga! Na tej prostej nie używamy nitra. Nitro używamy dopiero na dole, aby się rozpędzić po wyjeździe z tego bardzo ciężkiego zakrętu. Hamujemy ostro. O, trochę za ostro zahamowałem i za wcześnie. I nitro. Cyk, cyk, cyk. I pięknie wychodzimy na prowadzenie przy minimalnym używaniu power-upów. Mógłbym się tu też wspomóc molochem, ale na razie nie jest to konieczne. Nie cierpię tych lagów. Ach, bo one wyprowadzają mnie z równowagi. Już mnie ktoś tam dogania. I znowu nitro. Siak. Mamy pełną prędkość. Bez problemu możemy przejechać tą trasę. Ktoś chyba dodał? Nie, nikt nie dodał obrażenia. Ja mogę to zrobić ewentualnie na prostych odcinkach. Możecie wspomóc się molochem, jeśli jedziecie na pierwszej pozycji. Ale ja tego nie robię, bo nawet go nie mam na wyposażeniu. Możemy też użyć nitra. To jest dobre miejsce, ale lepiej używać tu katapulty, bo później ciężko jest wyhamować właśnie przed tym zakrętem. No, jak jedziecie pierwsi, to i tak praktycznie nie ma sensu używać nitra, prawda? Także widzicie, że mimo, że jest to długa trasa, nie trzeba używać tu aż tak dużo nitra i w ogóle power-upu. Chyba, że ktoś naprawdę bardzo dużo ich używa. No ale pamiętajcie, zawsze na rozpędach używamy nitra, tylko i wyłącznie. Zawsze na rozpędach używamy power-upy, które pomogą nam po prostu lepiej się rozpędzić. To jest podstawa każdej trasy i każdego samochodu, który ma mocny nitro. Zdecydowana podstawa. No i tak wygląda przejazd na OI Refinery. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mniej więcej pokazałem wam, jak jeżdżę ja na tej trasie. Nieskromnie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak jeżdżę. Co nie znaczy, że jeżdżę najlepiej. No cóż, jeśli wam się podobał ten filmik, to wpiszcie w komentarzach. Zrobię ich więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!